trening czyni mistrza. To stwierdzenie pasuje również do umiejętności pracy maszynami rolniczymi. Podczas jednej z naszych wizyt redakcyjnych trafiliśmy na pracę ładowarki teleskopowej. Czy zgadniecie, jaka wersja filmu odpowiada prawdziwej pracy bez ingerencji podczas montażu w szybkość odtwarzania filmu? Wersja numer 1. Wersja numer 2. Podajemy odpowiedź. Rzeczywista praca pokazująca faktyczne możliwości operatora, mającego nakręcone ponad 5000 godzin pracy na prezentowanej maszynie, przedstawiona była w wersji filmu numer 1. Zobaczmy jeszcze raz, jak szybko i z jaką wprawą można pracować ładowarką teleskopową.